Załóżmy, że znamy prawdopodobieństwo, z jakim pewien koszykarz wykonuje skutecznie rzuty wolne albo rzuty osobiste. Oznaczmy rzut celny przez duże t, jak tak, albo trafiony, i rzut niecelny przez n, jak nie, albo niecelny, albo nietrafiony. Niech prawdopodobieństwo, że rzut będzie celny, wynosi 70%. Możemy też zapisać takie prawdopodobieństwo przy pomocy ułamka dziesiętnego 0,7%. W takim razie prawdopodobieństwo, że rzut będzie niecelny wynosi 30%. Wynika to bezpośrednio z prawdopodobieństwa rzutu celnego. Są tylko dwie możliwości. Rzut może być albo celny, albo niecelny, dlatego suma tych dwóch prawdopodobieństw równa się 100%. Albo w postaci ułamka dziesiętnego 0,3. 70% plus 30% równa się 100% i 07 plus 03 równa się 1. Suma tych dwóch prawdopodobieństw równa się. 100% albo 1. Takie są prawdopodobieństwa trafienia albo nietrafienia podczas pojedynczego rzutu. Załóżmy teraz, że takich pojedynczych rzutów nasz znajomy koszykarz wykonuje 6 pod rząd. I jesteśmy ciekawi, jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród tych 6 będą dokładnie 2 rzuty celne. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i samodzielnego obliczenia takiego prawdopodobieństwa, albo przynajmniej do spróbowania. Ile wynosi takie prawdopodobieństwo? Dokładnie dwa rzuty celne, a reszta, czyli cztery niecelne. Ok, zastanówmy się może najpierw, tak chyba będzie najprościej, jakie są konkretne możliwości znalezienia się dwóch trafień celnych w serii sześciu rzutów. Na ile różnych sposobów albo inaczej. W jakiej kolejności możemy pomieszać ze sobą dwa rzuty celne i cztery niecelne? Albo jeszcze inaczej, jeżeli każdy z rzutów może być albo celny, albo nie, to na ile różnych sposobów możemy uzyskać dwa rzuty celne i cztery niecelne? Potem zastanowimy się, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych pojedynczych ciągów trafień i nietrafień. Na przykład wyniki rzutów mogą być takie: trafiony, trafiony, nietrafiony trafiony, nietrafiony, nietrafiony. Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się dokładnie takiego scenariusza? Prawdopodobieństwo, że pierwszy rzut będzie celny, wynosi 0,7. Dalej, prawdopodobieństwo, że drugi rzut będzie celny, również wynosi 0,7. Dalej, prawdopodobieństwo, że każdy z następnych czterech rzutów będzie niecelny, wynosi dla każdego rzutu 0,3. Czyli prawdopodobieństwo, że rzuty będą celne i niecelne dokładnie w tej kolejności wynosi 0,7 do kwadratu razy 0,3 do potęgi czwartej. Ale to nie jest jedyny możliwy schemat pojawienia się dokładnie dwóch celnych wśród sześciu rzutów. Takich schematów jest wiele. Jeszcze nie wiemy ile, ale na pewno więcej niż ten jeden. Na przykład schemat kolejności może być taki. Pierwszy rzut niecelny, Drugi rzut celny, trzeci niecelny i powiedzmy, że czwarty jest celny, i kolejne dwa niecelne. Jakie jest prawdopodobieństwo pojawienia się takiego scenariusza? Znowu mnożymy dwukrotnie 0,7 i czterokrotnie 0,3. Tyle, że to mnożenie wykonujemy w innej kolejności, a kolejność wykonywania mnożenia, jak wiadomo, nie wpływa na wynik. 0,3 Razy 0,7, prawdopodobieństwo, że rzut będzie niecelny, wynosi tylko 0,3. Prawdopodobieństwo, że rzut będzie celny, wynosi 0,7. Razy 0,3, bo takie jest prawdopodobieństwo, że trzeci rzut będzie niecelny. Razy prawdopodobieństwo, że kolejny rzut będzie celny. I razy 0,3, bo takie jest prawdopodobieństwo, że każdy z tych rzutów będzie niecelny. Jeżeli te wartości wymnożymy, to znowu otrzymamy 0,7 do kwadratu razy 0,3 do potęgi czwartej. Każda z wielu możliwości wystąpienia dokładnie dwóch celnych wśród sześciu rzutów, każdy taki konkretny scenariusz kolejności trafień i nietrafień, może pojawić się z dokładnie takim samym prawdopodobieństwem, takim jak tutaj. Czyli prawdopodobieństwo, że wśród sześciu rzutów wolnych pojawią się dokładnie dwa rzuty celne. Wynosi prawdopodobieństwo pojawienia się pojedynczego takiego czy innego scenariusza razy liczba wszystkich tych scenariuszy, razy liczba wszystkich możliwości pojawienia się dwóch rzutów celnych wśród sześciu rzutów. Ile jest wszystkich takich możliwości? Na ile sposobów możemy wśród sześciu rzutów wybrać te dwa, które będą celne? Jak się pewnie domyślacie, wylądowaliśmy w kombinatoryce to jest zadanie z kombinatoryki. Możemy liczbę możliwości wyboru dwóch z sześciu, czyli liczbę kombinacji zapisać tak. Liczba możliwych wyborów, czyli kombinacji dwóch elementów z sześcioelementowego zbioru. Możemy zastosować też zapis przy pomocy symbolu Newtona, to się równa. Tutaj zastosujemy po prostu wzór na liczbę kombinacji. Jeżeli zupełnie nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do oglądania filmów na portalu Khan Academy w dziale prawdopodobieństwo i kombinatoryka. Wzór jest taki: 6 silnia podzielone przez 2 silnia razy 6 minus 2 silnia. To się równa 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Razy 1 oczywiście nie musimy pisać, bo nie zmienia to wartości wyrażenia, ale żeby było ładnie, to zapiszemy przez 2 razy 1 6 minus 2 to 4, czyli razy 4 silnia, czyli 4 razy 3 razy 2 razy 1. To się skraca z tym, 6 przez 2 to 3, czyli to się równa 15. Istnieje 15 różnych sposobów wybrania dwóch przedmiotów ze zbioru 6 przedmiotów, albo inaczej istnieje 15 różnych sposobów celnego rzucenia dwa razy podczas 6 rzutów prawdopodobieństwo każdego z tych piętnastu schematów wynosi tyle. Czyli prawdopodobieństwo, że wśród sześciu rzutów wolnych pojawią się dokładnie dwa celne, wynosi liczba kombinacji dwuelementowych ze zbioru sześcioelementowego razy 0,7 do kwadratu. Ta dwójka i ta dwójka to ta sama dwójka. Wybieramy, które dwa rzuty będą celne spośród sześciu. Czyli mnożymy dwukrotnie prawdopodobieństwo tego, że pojedynczy rzut będzie celny. Razy 0,3 do potęgi czwartej. Suma tych dwóch liczb wynosi 6. Gdyby tutaj było 3, to 0,7 podnosilibyśmy do potęgi trzeciej. A 0,3 podnosilibyśmy do potęgi 6 minus 3, czyli również do trzeciej. To się równa 15 razy 0,7 razy 0,7 to 0,49 razy 0,3 do potęgi czwartej. To 3 do 4, czyli 9 razy 9, czyli 81, ale jeszcze przecinek. Jeżeli pomnożymy 4 trójki zamiast 4 razy 0,3, to musimy jeszcze przesunąć przecinek o jedno miejsce dziesiętne w lewo czterokrotnie: 1, 2, 3, 4. 0,0081. Do obliczenia wartości tego wyrażenia wykorzystajmy kalkulator 15 razy 0,49 razy 0,0081 równa się 0,059535. Tyle się równa dokładnie, albo możemy zapisać tę wartość w przybliżeniu. To się równa około 0,06 albo w procentach 6%. 6% wynosi prawdopodobieństwo, że wśród 6 rzutów będą dokładnie 2 Rzuty celne. Nie przynajmniej dwa celne, tylko dokładnie dwa celne, ani mniej, ani więcej. Może się wydawać, że to dosyć niskie prawdopodobieństwo, ale ma to sens, bo prawdopodobieństwo, że pojedynczy rzut będzie celny, jest dosyć wysokie, prawie 3 czwarte 70%. Jeżeli ktoś rzuca celnie rzuty osobiste z tak wysokim prawdopodobieństwem, to rozsądek podpowiada, że jest mało prawdopodobne, że na 6 rzutów trafi celnie tylko dwa. Dla porównania możecie obliczyć samodzielnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że celne będą 4 rzuty na 6.